7 października ubiegłego roku wydarzyła się tragedia w Izraelu, którą wszyscy dobrze pamiętamy, właściwie codziennie do dzisiaj, czyli 5 miesięcy od tamtego czasu, kiedy ta masakra się wydarzyła, w której, przypomnijmy, zginęło 1200 osób w ciągu jednego dnia. Terroryści Hamasu zaskoczyli mieszkańców okolicznych miejscowości i miasteczek, ale też kontrolę graniczną między Gazą i Izraelem. To był szok, z którego Izrael właściwie się do dzisiaj nie podniósł. Wielu obserwatorów, komentatorów słusznie zwraca uwagę, że ten bestialski mord niewinnych osób, dzieci, osób starszych, kobiet, właściwie nie ma precedensu. Ostatni raz tak masowy mord wydarzył się w czasie zagłady, w czasie wojny, która pochłonęła 6 milionów ofiar żydowskich. I oto po ponad 70 latach w państwie Izrael, które powstało między innymi po to, żeby nigdy taka zbrodnia się nie powtórzyła, doszło do masowego morderstwa. Niezależnie od tego, jak rozkładają się sympatie, wszyscy zgadzają się z tym, że rzeź dokonana przez terrorystów Hamasu musi być jednoznacznie potępiona. Jednak dlaczego to się stało? Jakie to będzie miało konsekwencje na przyszłe współistnienie narodu żydowskiego i palestyńskiego na Bliskim Wschodzie? Tutaj już opinie są zróżnicowane, spolaryzowane, często wzajemnie się wykluczają. Chciałbym zaproponować dwa spojrzenia na ten fakt. Jedno spojrzenie krytyczne wobec rządu Izraela, wobec samego faktu, że doszło do tej masakry. Niektórzy obwiniają politykę obecnie rządzącą jeszcze ciągle koalicję w Izraelu pod przewodnictwem premiera Benjamina Netanyahu. Inni z kolei próbują wskazać, że właśnie ten rząd zdecydowany, twardy, robi wszystko, żeby obronić obywateli państwa Izrael. Więc korzystając ze szczególnej okazji, jaką był dla mnie pobyt w Izraelu w lutym, a więc 4 miesiące po tamtej tragedii, byłem 2 tygodnie w różnych miejscach w Izraelu, w Jerozolimie, w miastach zamieszkałych przez większości Arabów. Rozmawiałem też z kilkunastoma ludźmi i wydaje mi się, że ta perspektywa takiej obserwacji uczestniczącej zasługuje na uwagę, bo pokazuje, jak bardzo ten obraz jest złożony i skomplikowany. Najpierw podzielę się z Państwem spojrzeniem krytycznym, które sformułowali moi rozmówcy. Jednym z nich był Jakob Godot, który pochodzi z kibucu Naan, ma 74 lata. Jego syn Tom, który miał 52 lata, został zamordowany przez Hamas
7, a właściwie 8 października 2023 roku w kibucu. To przesunięcie daty jest ważne, gdyż Tom, zanim został zastrzelony w schronie przez terrorystów Hamasu, przez 25 godzin bronił siebie, żonę i troje małych dzieci w domowym schronie w kibucu Kisufim. Jednak pomoc nie nadeszła. Po jego śmierci żona z dziećmi cudem uciekła przez okno schronu. Na pogrzebie syna Jakow przysiągł, że pojedzie do Jerozolimy i będzie koczował naprzeciw Knesetu tak długo, aż rząd Netanjahu ustąpi. Po upływie 30 dni od pogrzebu syna Jakow razem z Moazem Janonem, którego rodzice zginęli również w tej masakrze, zbudował namiot w obiecanym miejscu, a więc naprzeciw Knesetu. Jakow żyje tu 5 dni w tygodniu. Do kibucu wraca w weekendy. Razem ze zgromadzonymi wokół niego wolontariuszami Jakow domaga się zmiany rządu, tak jak to obiecał zamordowanemu synowi. Robi wszystko, by obietnicy dotrzymać. Na pytanie, jak wyobraża sobie przyszłość państwa Izrael, odpowiada: wierzę, że powstanie nowa polityczna rzeczywistość, która naprawi to wszystko, co zniszczył Netanjahu i jego rząd. A jest bardzo dużo do naprawienia. Po pierwsze, trzeba uzdrowić bardzo podzielone społeczeństwo Izraela. Po drugie, należy naprawić stosunki z Palestyńczykami. Jakow jest przekonany, że rozwiązaniem są dwa państwa, przy czym Gaza powinna być częścią państwa palestyńskiego. Jakow wierzy, że istotą życia w tym regionie świata jest bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne, a takie bezpieczeństwo może zagwarantować tylko pokój. Gdy próbuję dopytać, jak po tym, co się stało, Jakow wyobraża sobie pokój z Palestyńczykami, bez wahania odpowiada: tak, taki pokój jest możliwy, jeśli będziemy z nimi, czyli z Palestyńczykami, postępować uczciwie. Zaraz dodaje: Hamas trzeba rozwiązać, ale nie na drodze wojny, tylko przez narzędzia polityczne i ekonomiczne. Gdy w rozmowie, która trwała ponad godzinę, nawiązuje do spraw wewnętrznych Izraela i pytam, jak wyobraża sobie życie ze zwolennikami koalicjantów Netanjahu, a więc Ben-Gwira i Smotricha, których w Izraelu nazywa się Żydami mesjańskimi, Jakow waży słowa i sięga do historii i powiada: był czas, kiedy siły polityczne, właśnie te, do których odwołuje się Ben-Gwir i Smotrich, były poza prawem. Partia Kach, założona przez Meira Kahane, została zdelegalizowana w odległym 1988 roku. A właśnie do tego zdelegalizowanego wówczas Kahane odwołuje się zwłaszcza Ben-Gwir, który zyskuje w sondażach. Na to Jakow spokojnie odpowiada: ich siła rośnie, ponieważ Izrael jest w chaosie, a te partie nie tylko żerują na chaosie, ale są jego źródłem. Wojna nie jest rozwiązaniem, a ci, którzy ją popierają, żyją w świecie fantazji. I zdecydowanie dodaje: nie można racjonalnej polityki opierać na zemście. Zwolennicy wojny nie rozumieją,
że tak naprawdę ta wojna toczy się wyłącznie w interesie Netanjahu. I ten głos taki, wydawałoby się krytyczny, jednak w moim odczuciu jest głosem optymizmu i realizmu. Dlatego chciałem się tym głosem z wami podzielić.